że oni, wiesz, grają, Brytyjczycy, że wcale nie chcą wyjść z Brexitu, no ale jeżeli to zaczęli, to chyba to się rozpoczęły procedury, no. Dlatego, że ten Frontex, który został zauważony, mamy jeszcze nadzór bankowy, mamy jeszcze nadzór lekowy. Problem główny w Polsce polega na tym, że my możemy... Konkurencja nadzoru bankowego też jest duża, bo to tak, nadzór bankowy, dlaczego jest dla nas istotny? Dlatego, że po pierwsze on nie bez przyczyny jest w Wielkiej Brytanii, dlatego, że Wielka Brytania nie była w strefie euro, a ta instytucja z natury powinna nie być w strefie euro, czyli powinna być poza, w państwie, które jest poza. Jesteśmy największym państwem, które jest poza strefą euro, więc jakby naturalne prawo mamy i powinniśmy to wziąć bez dyskusji. Nawet jeżeli leki są większe w sensie zasobu ludzkiego, który moglibyśmy zatrudnić, to bardziej większy wpływ byśmy mieli na gospodarkę europejską, gdybyśmy mieli nadzór bankowy. Ale co jest bardzo niebezpieczne i to warto jest zauważyć, my niestety mamy problem z funkcjonowaniem tych instytucji. Frontex też ma taki problem, dlatego że u nas nie ma dużo chętnych do pracy obcokrajowców w tych instytucjach, a te instytucje wymagają jakby Europejczyków, mieszanki krajów z Europy. My mamy we Frontexie teraz zatrudnionych 50% Polaków, druga 50% to są obcokrajowcy z różnych państw. Jak my ogłaszamy chęć zatrudnienia, niestety obcokrajowcy nie chcą do nas przyjeżdżać. I tu musimy, znaczy mówię ci z Francji, z Niemiec, z Hiszpanii, a ich obecność gwarantuje, że nikt nie będzie za chwilę podważał, że źle została lokowana instytucja. I powinniśmy zadbać o to, by właśnie ci ludzie z innych krajów Europy chcieli w Polsce reprezentować instytucje europejskie, bo to nie jest gra o to, żebyśmy mieli 100% tej instytucji dla siebie, tylko chodzi o to, żebyśmy mieli gwarancję, że ta instytucja u nas będzie funkcjonować, a gwarancją jest to, że przedstawiciele i obywatele innych państw również w interesie danej instytucji pracują w naszym kraju i wtedy na tym zyskamy, więc powinniśmy bardzo o to zacząć zabiegać. Michał Kowalska. Zaczęliśmy od Brexitu i błyskawicznie wracamy do Polski, do Frontexów i tak dalej, ale o samym Brexicie, jeśli można, oczywiście jest rocznica referendum, gospodarka, jak pani redaktor powiedziała, brytyjska ma się nieźle, przepraszam, i trudno byłoby oczekiwać innej sytuacji w gospodarce brytyjskiej, bo przez ten rok nie wydarzyło się nic z Brexitem. Realnie nie wydarzyło się nic. Minął rok od referendum, społeczeństwo brytyjskie zagłosowało, jest to ważna decyzja, w Wielkiej Brytanii, jak w każdym kraju demokratycznym, w pełni jest szanowana decyzja wyborców. W związku z tym politycy realizują plan Brexitu, tylko że tak go właśnie realizują, że tak krok do przodu, dwa kroki do tyłu. Sam pomysł wyborów na Wyspach Brytyjskich. Także Anglicy to oni kręcą, oni nie chcą wyjść. Totalną kompromitacją pani prezes May. Jest chaos w polityce brytyjskiej w tej chwili. Nie potrafią brytyjskie partie. No to się mamy seks najlepszy. To się mamy seks najlepszy. Nie potrafią stworzyć koalicji. Być może Wielka Brytania idzie ku kolejnym za chwilę wyborom. Nic się nie dzieje w związku z tym. Była jedna sesja, jedno spotkanie negocjatorów unijnych i brytyjskich. Realnie jest czas, jest półtora roku na wynegocjowanie dealu, przepraszam za to słowo, między Wielką Brytanią a Unią, dealu rozwodowego, który jednocześnie miałby być wstępem do dealu pod tytułem jak my potem będziemy ze sobą żyć, Wielka Brytania i Unia Europejska. To jest nierealne w wydaniu i unijnym, i brytyjskim, żeby w tym czasie, tak krótkim czasie, minimalnym osiągnąć takie porozumienie. Będziemy to na pewno obserwować w poniedziałek. Teraz ma być opublikowany szczegółowy dokument przedstawiający założenia propozycji Brytyjczyków w sprawie tego rozwodu. A jeszcze korzystając z obecności Michała Kobosko w studiu, chciałam podpytać o Wrocław Global Forum, bo jest pan też dyrektorem tego forum. Forum od 7 lat było organizowane we Wrocławiu, w tym roku po raz pierwszy będzie w Warszawie, więc nie będzie się nazywać Wrocław Global Forum, będzie się nazywać Global Forum. To konferencja transatlantycka, gdzie rozmawiamy przede wszystkim o gospodarce i o tym, co jest ważne w relacjach gospodarczych między Stanami Zjednoczonymi, Ameryką Północną, a Unią Europejską właśnie. To właśnie powiedzmy, dlaczego są te przenosiny i czy kosztuje to dużo zdrowia, stresu, cierpliwości? Z Wrocławia, miasta, które kochamy, lubimy, które jest jednym z najpiękniejszych polskich miast, do Warszawy wzięły się wyłącznie z tego, że 6 lipca będzie w Warszawie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, że w związku z jego wizytą, która początkowo miała się również odbyć we Wrocławiu, będzie w Warszawie. Także w Warszawie odbędzie się spotkanie prezydentów krajów Europy Środkowej, regionu Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego. Kilkunastu, mamy nadzieję, prezydentów przyjdzie do Warszawy, spotka się z prezydentem Trumpem i jednocześnie odbędzie się Global Forum, konferencja, którą organizujemy co roku i cieszymy się, że no w takiej atmosferze
przy okazji wizyty, pierwszej historycznej wizyty prezydenta Trumpa w Polsce, będziemy mogli tę konferencję przeprowadzić. No właśnie, ciekawie może być słowo. Moim zdaniem jest bardzo ważne, że prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki przyjeżdża do Polski. Bardzo dobrze właśnie, że pan Michał zwraca uwagę na to, że to jest ten powód przenosin, bo oczywiście innego powodu nie ma. W Polsce w ramach tego zrównoważonego rozwoju, o którym mówimy, powinniśmy też zwracać uwagę na inne ośrodki, nie tylko i wyłącznie na Warszawę. Wrocław jest takim bardzo silnym, bardzo prężnym ośrodkiem, jak i wiele innych ośrodków. I moim zdaniem właśnie ten rozwój, zwracanie uwagi na inne ośrodki, chociażby jest bardzo ważny dla słuchaczy PR24, no bo PR24 nie dociera na przykład dzisiaj do bardzo wielu ośrodków wojewódzkich, bo nie ma pokrycia technicznego. A w ramach pokrycia technicznego i w ramach tego zrównoważonego rozwoju powinniśmy też zwiększyć cyfryzację w Polsce. Bo to jest bardzo ważny kierunek. Mamy zdecydowanie zbyt niski dostęp do internetu. Dzisiaj internet jest tak naprawdę punktem odniesienia, źródłem informacji. Nie ma encyklopedii jako takiej papierowej praktycznie w użyciu. Jest internet jako punkt odniesienia edukacyjny również. Powinniśmy zwracać uwagę na edukację. Edukacja będzie nam zdecydowanie pomagała w przyspieszeniu rozwoju gospodarczego i również w przyspieszeniu włączenia do gospodarki tych wszystkich osób, które do tej pory były wykluczone, a osoby tak zwane starsze, jak to pan doktor Bartoszewicz na początku, przepraszam, muszę zapamiętać, powiedział, czyli 55+, oczywiście wracają również na rynek nie pracy, tylko na rynek społeczny, częścią rynku społecznego jest rynek pracy, bo internet. I tutaj to oczywiście pomimo tego przytyku do tego, że ja rozpocząłem to nazywać w sposób oczywiście, ale to wynikało tylko i wyłącznie z opisów poszczególnych populacji, czy części populacji. Nie chciałem, zaznaczyłem, że nie chciałem nikogo urazić w tym momencie. Ja bym chciał wrócić troszkę do edukacji, bo edukacja była zaznaczona, tak już kończąc. Dzisiaj jest ostatni dzień szkoły. Gratulujemy wszystkim dzieciakom, które zakończyły i osiągnęły swoje wyniki, nauczycielom za to, że coś sensownego zrobiły dla tych dzieciaków, ale prosiłbym minister edukacji, żeby jednak zaczęła reformować szkołę pod kątem tych potrzeb nowoczesnych technologii, a nie tylko lat spędzania w szkole. Dziękuję. A mówiliśmy o Wrocław Global Forum. Tutaj też relacje w Polskim Radiu 24. Michał Kobosko, Atlantic Council, dr Artur Bartoszewicz, SGH i Sławomir Horba, czeski ekonomista. Pozdrawiamy wszystkich ojców. Święta obywatelskie dzieci, nie zapomniałem. Wszystkiego dobrego. Powtórka programu. W studiu gości młodszy aspirant Michał Gawył, Komenda Główna Policji. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień szczególny. Dzieci zaczęły wakacje. Dzieci, młodzież. Będą wyjazdy. No a mamy deszcz, mamy załamanie pogody. Trzeba spieszyć się powoli. Dokładnie tak. Już od dzisiaj spodziewamy się wzmożonego ruchu na polskich drogach. W związku z tym apelujemy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli dostosowanie przede wszystkim prędkości do warunków ruchu i zwrócenie uwagi przede wszystkim na pieszych użytkowników dróg, jak również kierujących jednośladami, bo to są te dwie grupy, które są najbardziej narażone na zagrożenie. Jaka jest definicja na właśnie taką pogody? Definicja na taką pogodę to przede wszystkim rozsądek, ograniczone zaufanie i dostosowanie prędkości do warunków ruchu. Nie śpieszmy się, albo po prostu śpieszmy się powoli, bezpiecznie. Lepiej dojechać cało, jak no niestety często to się zdarza, że dochodzi do wypadków drogowych, aczkolwiek jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest coraz lepiej. Tak wynika z naszych danych, z naszych statystyk, ponieważ od stycznia tego roku zginęło około 200 osób mniej w porównaniu do analogicznego czasu roku 2016, więc jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, jest lepiej. Mniej osób, coraz mniej osób ginie na polskich drogach. Ile razy pan już powtarzał, spieszmy się powoli, spokojnie. Ważne, żeby dojechać. No, zdarza się, że jednak mimo tego, co pan powiedział, że są coraz lepsze statystyki, to czasami nie dojeżdżamy. Dokładnie tak. Ja byłem policjantem ruchu drogowego, również pracowałem w profilaktyce. Wiem, jak to wygląda z perspektywy ulicy i mogę powiedzieć tak, że droga to jest no, niebezpieczne miejsce. Tak, przemieszczają się pojazdy i inni użytkownicy dróg. Tutaj szczególnie musimy zachować rozsądek. Chwila nieuwagi, chwila jakiejś nieroztropności może doprowadzić do tragedii. W tym momencie całe nasze życie może się diametralnie zmienić. I to jest tragedia osób, które uczestniczą w wypadku drogowym, jak również ich rodzin. I oby tak nigdy nie zaczynały się wakacje, chociażby wakacje. Bezpieczny weekend to jest
akcję w policji. Trzeba na początku, albo można, nie wiem, czy trzeba, czy można skontrolować autokar, pojazd, którym nasze dzieci, nasza młodzież pojedzie na wakacje. My pojedziemy. Tak, jest strona Ministerstwa Bezpieczny Autobus GOV.pl, na której to możemy sprawdzić, wpisując numer rejestracyjny takiego autokaru i tam dowiemy się na przykład, z którego roku jest autokar, dowiemy się, jaki jest numer VIN, a przede wszystkim dowiemy się, czy jest aktualne podanie techniczne, dowiemy się, czy jest aktualna polisa OC i wszystkie inne dane techniczne, które są nam potrzebne. Natomiast przypomnę, że policjanci przez cały rok, szczególnie w okresach wyjazdów, turnusów, początków letnich i zimowych, prowadzą kontrolę autokarów. Na stanach wojewódzkich komend policji są wszelkie informacje, są stałe punkty, gdzie taki autokar może przyjechać. Policjanci przyjadą, sprawdzą stan techniczny pojazdu, sprawdzą trzeźwość kierującego. Jest telefon, mail, prawda? Tam jest wszystko. Są wszystkie informacje, natomiast taki apel, aby nie dzwonić na policję i w ostatnim momencie zgłaszać, ponieważ policjanci pełnią służbę na drogach, która już wcześniej już była zaplanowana i to nieco może, może nie zaburzyć, ale oczekiwanie na przyjazd policjantów może się nieco wydłużyć. Dlatego aby nieco wcześniej zaplanować i wcześniej zgłosić taką kontrolę. A z pana praktyki najczęstsze przekroczenia przewoźników? No, choć tak jak pan mówił, jest coraz lepiej, coraz mniej tych przekroczeń. Zauważamy, że stan techniczny w ogóle pojazdów, w tym autokarów, stan techniczny jest coraz lepszy. Myślę, że to jest w interesie wszystkich, również przewoźników i nas wszystkich, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na polskich drogach. Więc te autokary są coraz w lepszym stanie i tutaj coraz rzadziej się zdarza, że policjanci nie dopuszczają autokar do takiej wycieczki. A może to dlatego, że firmy przewozowe zrozumiały, że to się nie opłaca, bo już nikt takiej firmy później nie zatrudni, nie wypożyczy tego autokaru. Dokładnie tak, zdarzają się takie sytuacje, chociaż mogę powiedzieć, że są takie już w tym momencie jednostkowe sytuacje, że policjanci nie dopuszczają danego autokaru ze względu na stan techniczny lub inne jakieś tam formalne rzeczy i wówczas dzieci i rodzice, którzy oczekują na wyjazd, tak to się wszystko przedłuża, tak, ponieważ tutaj muszą podstawić kolejny autokar, a to wszystko trwa, tak, i tutaj myślę, że w interesie również tych przedsiębiorców, którzy wykonują te przejazdy, jest, aby autokar był sprawny technicznie, aby kierujący miał wszelkie dokumenty i ten wyjazd się odbył. Państwo podkreślają bez przerwy zero tolerancji dla nietrzeźwych kierowców. Powiem tak, jeżeli chodzi o dane nasze statystyczne policji, to może takie porównanie obrazowe. W 2006 roku policja przeprowadziła około 1 milion badań trzeźwości i w tym czasie ujawniliśmy około 200 tysięcy nietrzeźwych kierujących. W tamtym roku policja przeprowadziła 18 milionów badań trzeźwości, czyli o 18 więcej. Ujawniliśmy około 115 tysięcy nietrzeźwych. Zauważamy z naszych danych, z naszych statystyk, że corocznie maleje liczba ujawnionych kierujących pod wpływem alkoholu. Ma to związek przede wszystkim między innymi ze świadomością społeczeństwa i mamy sygnały od różnych osób, które zgłaszają, że widzą taką osobę, że mają podejrzenie, że ktoś może jechać pod wpływem alkoholu, czy to na rowerze, czy to pojazdem. I ta świadomość rośnie i jest coraz bezpieczniej. Coraz mniej kierujących jeździ pod wpływem alkoholu na polskiej drodze. No tak, ale przy okazji majówek, długich weekendów, wakacji, te informacje, no na przykład u nas w Polskim Radiu 24 zaczynają się, a złapano tylu na tylu nietrzeźwych kierowców. To ciągle jest problem. Że tego problemu nie ma, to ciągle jest problem. Natomiast z naszych danych wynika, że tych ujawnionych kierujących pod wpływem alkoholu jest coraz mniej. Świadomość rzeczywiście rośnie, między innymi temu służy ta audycja. My cały czas jednak apelujemy i będziemy przypominać, że tutaj grożą surowe kary. Nie wsiadamy pod wpływem alkoholu lub innych używek, tak, narkotyków i innych używek, dopalaczy. I pamiętajmy o tym, że tu chodzi o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo osób, które wieziemy, jak również innych uczestników. Jesteśmy odpowiedzialni też za innych. Dokładnie tak, nie jesteśmy sami na drodze. Jesteśmy przygotowani. Wyjazd. No, autokar jest.
sprawny, wszystko w porządku, przed nami wakacje. Jak przygotować naszych podopiecznych, tych bardzo młodych ludzi, czasami do tego, żeby spędzili 2-3 tygodnie sami, bez rodziców? Myślę, że w tym momencie troszkę za mało czasu, żeby od teraz przygotowywać się cały czas, tak? Od urodzenia. I przede wszystkim myślę, że trzeba wyposażyć w wiedzę, rozmawiać z naszymi najmłodszymi o zagrożeniach. Policjanci również prowadzą tego typu akcje. Mogę wspomnieć tutaj akcje. Też można zaprosić policjanta do szkoły? Dokładnie. Nie jest to problem. Policjanci bardzo chętnie przyjadą. Lekcje wychowawcze. W tym momencie mogę powiedzieć o akcji Kręci mi bezpieczeństwo. Jest to akcja MSWiA i podlegli MSWiA funkcjonariusze spotykają się z najmłodszymi, z dorosłymi również i również z innymi osobami, przedsiębiorcami, którzy prowadzą przejazdy, prowadzą ośrodki wypoczynku, czy to wodnego, czy to innego. Jest to akcja edukacyjno-informacyjna, która ma na celu uświadomienie, podniesienie tej świadomości o zagrożeniach wynikających m.in. z jazdy na rowerze, z wypoczynku nad wodą, podczas górskich wycieczek. No dobrze, pan już to wspomniał. Wycieczki, woda, morze, jeziora. Na co trzeba najbardziej uważać? My to powtarzamy wielokrotnie, za każdym razem, ale tych powtórzeń, tych przypomnień przecież nigdy nie za wiele. Nigdy za wiele, dlatego cały czas apelujemy. Przede wszystkim alkohol. Nie korzystajmy z kąpieli skwenowanych pod wpływem alkoholu i innych środków, również dopalaczy. Przede wszystkim korzystajmy z kąpieli, które są strzeżone i z takich, gdzie na naszym bezpieczeństwem czuwają wykwalifikowani ratownicy. Apel do rodziców, pamiętajmy, że pomimo tego, że jesteśmy na strzeżonym takim kąpielisku i są ratownicy, to do 7 roku życia to rodzice powinni bacznie obserwować swoje dziecko. To samo tyczy się na drodze. Również do 7 roku życia to rodzic, to dziecko musi być pod opieką rodzica i to rodzic odpowiada za bezpieczeństwo swojego dziecka. I apel, aby stosować się do poleceń ratowników, jeżeli nad morzem jest wywieszona czerwona flaga, to jest zakaz kąpieli. Często przeceniamy swoje możliwości. Szczególnie tak z marszu. Szczególnie z marszu. Tutaj musimy uważać na te różnice temperatur. Tak? W powietrzu może być około 30 stopni Celsjusza, woda może mieć około 10. Bałtyk no, nie jest zbyt bezpiecznym morzem i trzeba szczególnie uważać, bo jeżeli mamy, powiedzmy, gdzieś tam grunt, to za chwilę może się okaże, że tego gruntu nie mamy i niestety fala może nas porwać. Bardzo dziękuję. Młodszy aspirant Michał Gaweł, Komenda Główna Policji. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Jest godzina 3. Czas na najważniejsze informacje. Ewa Worobiec, zapraszam. Warszawski Sąd Rejonowy odroczył bezterminowo cywilny proces wytoczony Trybunałowi Konstytucyjnemu. Sędzia Wojciech Łączewski zakwestionował pełnomocnictwo obecnej prezes Trybunału, nie wykluczając, że Julia Przyłębska mogła zostać wybrana na to stanowisko niewłaściwie. Decyzję sędziego krytykują minister sprawiedliwości i sam Trybunał Konstytucyjny. Szczegóły Karol Darmoros. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek tłumaczyła, że sąd nie rozpoznał sprawy, gdyż czeka na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Ma on zbadać okoliczności wskazania Julii Przyłębskiej na prezesa Trybunału przez prezydenta. Sąd rejonowy stwierdził, że nie jest władny rozstrzygnąć tych wątpliwości. Musi zaczekać na decyzję, która zapadnie w Sądzie Najwyższym w tej sprawie i dopiero wtedy po wyjaśnieniu tej sprawy będzie mógł wrócić do prowadzenia postępowania. Decyzję sądu skrytykował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który powiedział, że sędzia Wojciech Łączewski dopuścił się rażącego naruszenia prawa. W tym wypadku sąd cywilny jest powołany do tego, aby oceniać prawidłowość bądź nieprawidłowość wyboru prezesa takiej lub innej instytucji państwowej. Sam Trybunał podkreśla, że sprawy dotyczące wyboru jego prezesa są poza jurysdykcją sądu cywilnego, a nawet całego sądownictwa powszechnego. Ponadto minister Ziobro mówił o zaangażowaniu politycznym sędziego Łączewskiego. Karol Darmoros, Polskie Radio. 2 lata temu sędzia Łączewski skazał byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na 3 lata więzienia za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA podczas akcji w sprawie afery gruntowej 10 lat temu. Wszystkich skazanych ułaskawił jeszcze w 2015 roku prezydent Andrzej Duda. Unijni liderzy sceptycznie i krytycznie ocenili brytyjską ofertę dotyczącą zagwarantowania praw Europejczyków na wyspach po Brexicie.
Propozycję premier May komentowano podczas drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli. A jeszcze przed rozpoczęciem szczytu premierzy Grupy Wyszehradzkiej spotkali się z prezydentem Francji, który wcześniej krytykował nasz region za brak solidarności w Unii. O szczegółach Beata Płonecka. Premier Beata Szydło poinformowała, że poprosiła Emmanuela Macrona o lepszą komunikację i merytoryczną dyskusję. Oceniła, że spotkanie z prezydentem Francji było dobre. Umówiliśmy się na dalsze spotkania i na konsultacje. Dobra była też atmosfera podczas szczytu, relacjonował szef Rady Europejskiej Donald Tusk, podobnie jak współpraca między prezydentem Francji a krajami Wyszehradu. Żadnych zbędnych emocji. Nie rozumiem tego, co w tym wywiadach, że się chodzi o samą pracę dzisiaj. Jestem mile zaskoczony. A ten szczyt przebiegł wyjątkowo, bezproblemowo i zgodnie. Dziś europejscy przywódcy zgodnie uznali, że brytyjska oferta dotycząca zagwarantowania praw Europejczyków na wyspach po Brexicie jest niepełna. Tak mówiła premier Beata Szydło. To są propozycje, które idą w dobrym kierunku, ale jak to zawsze w życiu, diabeł tkwi w szczegółach. A wczoraj unijni liderzy zgodzili się na wzmocnioną współpracę w dziedzinie obronności. Zaakceptowali też przedłużenie sankcji gospodarczych wobec Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W ciągu kilku miesięcy ma być przygotowany narodowy plan dla chorób rzadkich, zapowiedział wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz podczas spotkania w Warszawie z grupą ekspertów. Wiceminister powiedział, że chciałby, aby plan powstał jak najszybciej. Chcemy w wakacjach, jeszcze staje się, żeby ten dokument już był przyjęty, zaakceptowany. No, będzie dalej procedowany, jeżeli mówić narodowym planem. No więc ranga tego dokumentu ma tu duże znaczenie. Natomiast tekst jako taki, myślę, że to jest kwestia 3 miesięcy, żeby on, no, on był. Bo te kwestie medyczne są jakby już chyba dograne. Kwestią jest współpracy z Ministerstwem Rodziny i Pracy, bo kwestie socjalne. Kwestie finansowe tu jest dużym rozdzieleniem z możliwościami i potrzebami. Choroby rzadkie, wbrew nazwie, występują dość często. Obejmują prawie 8 tysięcy różnych jednostek chorobowych, a cierpi na nie 6% społeczeństwa, czyli nawet ponad 2 miliony ludzi. Do najczęściej diagnozowanych chorób rzadkich na świecie zalicza się fenyloketonurię, hemofilię, mukowiscydozę, chorobę leśniowskiego Crohna. W Londynie ewakuowano 5 wieżowców. Powodem są względy bezpieczeństwa. Chodzi o zewnętrzne okładziny budynków, które zostały zamontowane przez tę samą firmę, która montowała je na Grenfell Tower, który spłonął 14 czerwca. W pożarze zginęło wtedy co najmniej 79 osób. Ewakuowano osoby z 800 mieszkań w budynkach w północnym Londynie. Na termometrach w nocy od 13 do 17 stopni i lokalnie opady deszczu. W ciągu dnia też będzie padać. 17 stopni pokażą termometry na północy, 24 w centrum i 29 na południowym zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 3 na naszej antenie podsumowanie dnia. Maja Burkowska i Mateusz Drozda. Powtórka programu. Podsumowanie dnia. Mateusz Drozda, dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam na najbliższą godzinę. Warszawski Sąd Rejonowy odroczył bezterminowo proces wytyczony Trybunałowi Konstytucyjnemu. Sędzia zakwestionował pełnomocnictwo obecnej prezes Trybunału i czeka na opinię Sądu Najwyższego, czy jej wybór był zgodny z prawem. Decyzję sędziego krytykuje minister sprawiedliwości, chwali ją opozycja. O tej decyzji, o całej sprawie w Polskim Radiu 24 będzie mówił były sędzia, radca prawny Adam Tomczyński. 16 nominacji dla przedsiębiorstw, 6 statuetek dla najlepszych polskich firm. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbywa się właśnie pierwsza gala nagród gospodarczych Polskiego Radia. Wyboru firm, które wygrały w poszczególnych kategoriach, dokonała kilkuosobowa kapituła. Tworzyli ją członkowie rządu, władz Polskiego Radia i ekonomiści. W podsumowaniu dnia relacja z gali, na której jest nasza reporterka Małgorzata Długowska. To wszystko w drugiej części publicystycznej. Również bloger Marcin Królik. A już teraz najważniejsze informacje dnia. Sędzia Wojciech Łączewski w sposób rażący naruszył dziś prawo, twierdzi minister sprawiedliwości. Znany sędzia, który dał się poznać swoim zaangażowaniem politycznym i zachowaniami, które nie liczują z godnością sądu i z niezawisłością sędziego. Polska nie jest zadowolona z oferty Wielkiej Brytanii dotyczącej sytuacji Polaków po Brexicie. Ta oferta nie spełnia wszystkich kryteriów, które uzgodniliśmy w Unii Europejskiej jako wymagania brzegowe. Grupa Wyszehradzka spotkała się z prezydentem Francji. Emmanuel Macron nie ukrywa, że nie darzy sympatią przywódców z Europy Środkowo-Wschodniej. W niedawnym wywiadzie dla kilku europejskich gazet oskarżał kraje tzw. Nowej Unii, że te nie przestrzegają europejskich wartości.
Ojcowie mają dziś swoje święto. Życzenia, które złożył mi mój syn, życzę ci, tatusiu, żebyś był dobrym tatą. Maja Borkowska, zapraszam. Minister Zbigniew Ziobro powiedział, że warszawski sędzia Wojciech Łączewski dopuścił się rażącego naruszenia prawa. Sędzia odroczył dziś bezterminowo proces wytoczony Trybunałowi Konstytucyjnemu, ponieważ, jak stwierdził prezes Trybunału Julia Przyłębska, została wybrana niezgodnie z prawem. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówił, że sąd cywilny nie ma kompetencji, by orzekać w takich kwestiach. W mojej ocenie jest to naruszenie prawa i to rażące, które zostało zamanifestowane tą decyzją ze strony tego konkretnie sędziego, a że to jest też i ten znany sędzia, który dał się poznać swoim zaangażowaniem politycznym i zachowaniami, które nie licują z godnością sądu i z niezawisłością sędziego, to jest jakby sprawa dodatkowa, która nadaje pewnego kontekstu tej sprawie. Proces Trybunałowi Konstytucyjnemu chciał wytoczyć prywatny przedsiębiorca z Tychów. Prowadzący rozprawę sędzia Wojciech Łączewski uznał za nieważne pełnomocnictwo dla adwokata reprezentującego Trybunał, podpisane przez prezes Julię Przyłębską. Decyzję tę skrytykowała także premier Beata Szydło. Nie znam dokładnie szczegółów tej sprawy, bo dwóch nie jestem tutaj w Brukseli, ale z tych informacji, które mam, to w pełni podzielam zdanie pana ministra. Jest to oczywiście rzecz niesłychana, co wydarzyło się dzisiaj w sądzie. Tymczasem rzeczniczka Sądu Okręgowego Anna Ptaszek powiedziała TVP Info, że sąd odwołał się do pytania prawnego, które zadał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Podniesiono w nim m.in. wątpliwości co do wyboru aktualnie urzędującego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Sąd rejonowy stwierdził, że nie jest władny rozstrzygnąć tych wątpliwości. Musi zaczekać na decyzję, która zapadnie w Sądzie Najwyższym w tej sprawie. Właśnie dlatego pan sędzia podjął decyzję o zawieszeniu postępowania. Po prostu oczekuje na wynik postępowania w Sądzie Najwyższym, który ma przesądzić, czy w tej chwili władze Trybunału Konstytucyjnego są prawidłowo obsadzone. Jeżeli tak, to czy urzędujący prezes prawidłowo udzielił pełnomocnictwa? Do sprawy odniósł się dziś też Trybunał Konstytucyjny. W specjalnym komunikacie napisano, że sprawy dotyczące wyboru prezesa Trybunału są poza jurysdykcją Sądu Cywilnego, a nawet całego sądownictwa powszechnego. Decyzję sędziego chwali opozycja. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej uważa, że jest to sygnał siły polskiego państwa, prawa oraz wyraz odpowiedzialności władzy sądowniczej za demokrację. Jej zdaniem prezes Trybunału Konstytucyjnego została wybrana niezgodnie ze znowelizowaną przez Prawo i Sprawiedliwość ustawą. Przy wyborze prezes Trybunału Konstytucyjnego zastosowano przepisy ustawy, która jeszcze nie weszła w życie, o działaniu Trybunału Konstytucyjnego, która wyłączała konieczność zwołania Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego bez kworum. Te przepisy miały obowiązywać dopiero od stycznia 2017 roku, o czym zresztą alarmował wybrany głosami PiS-u pan sędzia Pszczółkowski. Apelujemy o przeprowadzenie zgodnie z prawem wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej zwrócił uwagę, że sąd musi orzekać o zgodności z prawem spraw, które powierzają mu obywatele. Taka jest logika wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym sąd słusznie zresztą, zgodnie z prawdą, orzekł, że pani sędzia Przyłębska nie została wybrana prezesa Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z prawem, bo nie została wybrana rzeczywiście nawet zgodnie z prawem, które PiS ustanowił, a nawet przedwcześnie, bo przed wejściem w życie ustawy, na podstawie której rzekomo ten wybór został dokonany, i co więcej, nie podjęto uchwały Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, nie przedstawiono tej uchwały prezydentowi. Przypomnijmy, w ubiegłym roku media twierdziły, że sędzia Łączewski próbował umówić się na Twitterze na spotkanie z osobą podszywającą się pod Tomasza Lisa. Według doniesień sędzia nie wiedział, że konto na portalu społecznościowym jest fałszywe. Celem spotkania miało być omówienie strategii walki z prawem i sprawiedliwością. Sędzia temu zaprzecza. Dwa lata temu Wojciech Łączewski skazał byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na 3 lata więzienia za przekroczenie uprawnień i podżeganie do wręczenia łapówki w związku z tak zwaną aferą gruntową. W tej sprawie Kamiński i Wąsik zostali ułaskawieni przez prezydenta. Prokuratura Regionalna w Szczecinie złoży niezwłocznie zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego Szczecin, Prawobrzeże i Zachód o odmowie tymczasowego aresztowania 10 osób zatrzymanych pod zarzutem korupcji i niegospodarności na szkodę Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Zdaniem ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, decyzja Sądu Rejonowego w Szczecinie o niearesztowaniu zatrzymanych w związku z tak zwaną aferą policką jest niezrozumiała i szokująca, a wniosek o aresztowanie były uzasadnione.
niestety, co jest rzeczą bardzo zaskakującą, a z punktu widzenia prokuratorów, wręcz i funkcjonariuszy CBA, którzy wykonali przez wiele miesięcy bardzo ciężką pracę, szokującą była decyzja sądu rejonowego, który odmówił w tych warunkach zastosowania tymczasowego aresztowania, czym zdaniem prokuratorów może istotnie przyczynić się do utrudnienia prowadzenia tego śledztwa. Zbigniew Ziobro zapowiedział zmiany w prawie zaostrzające kary za przestępstwa gospodarcze. We wtorek Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłych członków zarządu zakładów chemicznych Police i niektórych byłych menedżerów spółki. Prokuratura regionalna zarzuca im narażenie spółki na straty w wysokości 30 milionów złotych. Platforma Obywatelska chce, by komisja śledcza do wyjaśnienia afery Amber Gold zajęła się wątkiem publikacji tygodnika Wprost z Marcinem P. O sprawie napisała dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Mój ojciec również. Stenogramy korespondencji właściciela firmy Marcina P. są jawne i posiada je sejmowa komisja śledcza. Według dziennika wydawca Wprost pomagał ukryć informacje dotyczące upadającej piramidy finansowej, ujawniając, że syn premiera Michał Tusk pracuje dla ONT Express. Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej mówi, że członek komisji śledczej, poseł Krzysztof Brejza, będzie domagał się wyjaśnień w tej sprawie. Widać, że na Michała Tuska, na Donalda Tuska było po prostu zlecenie polityczne. Nie jest też tajemnicą, że zajmował się tym jeden tytuł, który był bardzo krytyczny wobec rządu Platformy Obywatelskiej. Pytanie, czy to tylko tak, że inna gazeta się tym zajmowała, czy może w tej operacji brali udział także politycy wtedy opozycji. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski jest przekonany, że skoro opisanymi materiałami dysponuje komisja śledcza, to zostaną one przez jej członków przeanalizowane, a wnioski zawarte w raporcie kończącym jej pracę. Senator odniósł się też do doniesień o współpracy wydawcy tygodnika Wprost z właścicielem Amber Gold. Jakbyśmy tak prześledzili historię mediów w ostatnim prawie 30-leciu, to byliśmy świadkami różnych ciekawych materiałów, które w różnych mediach się po prostu pokazywały. No i to też dużo pokazuje, że czasami media nie bywają bezstronnym obserwatorem i komentatorem rzeczywistości. W środę komisja śledcza do wyjaśnienia sprawy Amber Gold przesłuchała syna byłego premiera, Michała Tuska. Jego zeznania dotyczyły współpracy z liniami lotniczymi OLT Express, które były własnością spółki. Podsumowanie dnia. Przenosimy się za granicę. W Brukseli odbyło się krótkie spotkanie francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona z liderami krajów Grupy Wyszehradzkiej. Do rozmów pięciorga polityków, w tym Beaty Szydło, doszło w siedzibie Rady Europejskiej przed rozpoczęciem drugiego dnia unijnego szczytu. Nie było to łatwe spotkanie. Emmanuel Macron nie ukrywa, że nie darzy sympatią przywódców z Europy Środkowo-Wschodniej. W niedawnym wywiadzie dla kilku europejskich gazet oskarżał kraje tzw. Nowej Unii, że te nie przestrzegają europejskich wartości, a jedynie wyciągają rękę po unijne pieniądze. Czeska telewizja publiczna twierdzi, że polska delegacja po tym wywiadzie chciała odwołać dzisiejsze spotkanie z Macronem, ale Czesi naciskali, aby doszło do rozmów. Rzecznik rządu Rafał Bochenek we wpisie na Twitterze zaprzeczył tym informacjom. Bochenek twierdzi, że strona polska nie domagała się odwołania spotkania z francuskim prezydentem. Przed dzisiejszym spotkaniem premier Beata Szydło deklarowała, że Warszawa jest otwarta na konstruktywne rozmowy. Jak podkreślała, polsko-francuski dialog powinien być oparty o fakty, a nie o tu cytat stereotypy. Wojciech Segielski, Polskie Radio, Bruksela. Na konferencji prasowej po zakończeniu unijnego szczytu premier Beata Szydło mówiła, że poprosiła prezydenta Francji o merytoryczną rozmowę na temat wzajemnych relacji. Premier zaznaczyła, że w razie wątpliwości powinno się rozmawiać, a nie komunikować za pomocą mediów. Często też to jest komunikacja na poziomie pewnych stereotypów. Potrzeba jest przede wszystkim takiej rozmowy merytorycznej. Chcę podkreślić to, o czym wczoraj powiedziałam. Pan prezydent Macron teraz musi ocenić, czy ta forma dla niego będzie odpowiednia i czy będzie chciał dokładnie w ten sposób te relacje z nami układać. Po dzisiejszej rozmowie mam wrażenie, że tak, że również panu prezydentowi zależy na dobrych relacjach z Polską. Polsce na pewno zależy na dobrych relacjach z Francją. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował, że współpraca krajów Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem Francji układała się dziś na szczycie dobrze. Jeśli chodzi o współpracę dzisiaj na sali pomiędzy prezydentem Macronem i innymi liderami Grupą Wyszehradzką, polską delegacją, to muszę powiedzieć, że ona
była nadzwyczaj taka produktywna i bez żadnych zbędnych emocji. Także niezależnie od tego, co kto mówi w gazetach i w wywiadach, to jeśli chodzi o samą pracę dzisiaj, jestem mile zaskoczony. Tymczasem Bruksela z dużym sceptycyzmem przyjęła ofertę premier Wielkiej Brytanii dotyczącą zagwarantowania praw Europejczyków na wyspach po Brexicie. Theresa May przedstawiła ją wczoraj późnym wieczorem. Dziś komentowali ją przewodniczący Komisji Europejskiej i unijni liderzy. Niejasna, niewystarczająca, wątpliwa, wymagająca doprecyzowania. Tak mówili unijni przywódcy o propozycji brytyjskiej premier. To jest pewien krok, ale niewystarczający, powiedział szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Premier Belgii Charles Michel mówił, że oferta jest zbyt ogólna, a premier Holandii Mark Rutte, że rodzi tysiące pytań. Ofertę Theresa May skomentował też wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Doceniamy intencje, natomiast ta oferta nie spełnia wszystkich kryteriów, które uwzględniono w Unii Europejskiej jako wymagania brzegowe dla podpisania porozumienia w tej sprawie. Unia chciała na przykład, żeby Europejczycy, którzy już są na wyspach albo przeprowadzą się do Wielkiej Brytanii przed sfinalizowaniem Brexitu, mogli starać się o prawo stałego pobytu na unijnych zasadach, czyli po 5 latach. Jednak daty granicznej Theresa May nie podała. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na szczycie w Brukseli rozmawiano także o propozycji kolejnego automatycznego podziału uchodźców wśród krajów Unii Europejskiej. Jak poinformowała premier Beata Szydło, Polska wyraziła sprzeciw. Chodzi o projekt nowego prawa azylowego Unii. Przewiduje on obowiązkowy podział migrantów oraz kary za odmowę ich przyjęcia. Na takie rozwiązanie naciskają państwa południa kontynentu oraz Niemcy, a sprzeciwiają się kraje Europy Środkowej. 43 osoby zostały aresztowane podczas protestów przed amerykańskim Senatem. Trwała tam debata nad przyszłością programu ubezpieczeń, tak zwanym Obamacare. Zapewnia on ponad 20 milionom mniej zamożnych Amerykanów dostęp do służby zdrowia. Republikanie krytykują go od 7 lat i mając większość w Kongresie, próbują zastąpić własnym. Relacja Jana Pachlowskiego. Wiele osób na wózkach inwalidzkich z aparatami tlenowymi. Nie zgadzają się oni na nowe propozycje republikanów. Ich zdaniem ograniczą tylko one dostęp do taniej służby zdrowia, która ma być prawem, a nie przywilejem. Protestowano przy biurze Michaela McConnella, lidera republikańskiej senackiej większości. Doszło do przepychanek z policją strzeżącą porządku na Kapitolu. Amerykańskie media prezentują zdjęcia, aresztowane są niepełnosprawne osoby. W czwartek republikanie z Izby Wyższej Kongresu USA zaprezentowali swoją wersję ustawy zdrowotnej, przyjętej wcześniej przez Izbę Reprezentantów, która ma zastąpić Obamacare. 4 senatorów z tej partii już zapowiedziało, że jej nie poprze podczas przyszłotygodniowego głosowania. Jeżeli się tak stanie, to projekt pierwszej próby nie zostanie przyjęty. W Stanach Zjednoczonych nie ma powszechnej służby zdrowia. Londyńska policja, prowadząca śledztwo w sprawie niedawnego pożaru wieżowca Grenfell Tower, poinformowała, że powłoka ociepleniowo-dekoracyjna tego budynku nie przeszła kontroli bezpieczeństwa. Do pożaru doszło w ubiegłym tygodniu. Według świadków to właśnie ta powłoka sprawiła, że pożar rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Wstępne testy warstwy ocieplającej z Grenfell Tower pokazały, że zapaliła się ona wkrótce po rozpoczęciu badania. Również powłoka dekoracyjna nie przeszła wstępnej kontroli bezpieczeństwa. Mówi Fiona McCormack z Metropolitan Police. Śledczy uważają, że źródłem pożaru była awaria lodówki. Policja zastrzega, że przeszukanie budynku jest czasochłonne. To kwestia miesięcy. Część ofiar może pozostać niezidentyfikowana. A tymczasem Lawrence Waterman, szef do spraw bezpieczeństwa podczas londyńskich igrzysk olimpijskich, oskarża w BBC, że politycy na wyspach od lat lekceważyli przepisy BHP. Poprzez tę filozofię, ideologię, że regulacje BHP to zawsze obciążenie dla przedsiębiorców, a tymczasem wiemy już, że dobre przepisy to podstawowa ochrona dla ludzi, szczególnie dla tych najsłabszych. Bilans tragedii ciągle jest otwarty. Policja ocenia, że w pożarze zginęło przynajmniej 79 osób. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Korea Południowa przeprowadziła testy pocisków balistycznych o zasięgu 800 km. Ćwiczenia obserwował prezydent Moon Jae-in. Według rzecznika Pałacu Prezydenckiego to wyraźny sygnał dla władz w Pjongjangu, aby powstrzymały się od kolejnych prowokacji. Korea Południowa testowała dziś rakiety rodzimej produkcji, które są w stanie osiągać cele na terytorium Korei Północnej. Według władz w Seulu rozwój programu rakietowego to konieczność ze względu na rosnące zagrożenie ze strony Korei Północnej. Pociski balistyczne o zasięgu około 800 km i wyprodukowane w oparciu
oparciu o południowo-koreańskie technologie testowano już czterokrotnie. W najbliższym czasie mają się odbyć dwie kolejne próby, po czym baterie rakiet staną się częścią systemu obrony Korei Południowej. Tymczasem przedstawiciel amerykańskiej administracji poinformował o przeprowadzeniu przez Koreę Północną testu silnika rakietowego. Najprawdopodobniej miał on związek z rozwojem programu budowy rakiet międzykontynentalnych zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych. W tym roku komunistyczna Północ wielokrotnie przeprowadzała testy pocisków balistycznych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Rekordowe upały i susza we Włoszech. W wielu regionach wprowadzono stan wyjątkowy, a lokalne władze przygotowują się do racjonowania wody. Tej wiosny we Włoszech temperatura jest to ponad 2 stopnie wyższa od średniej, czyli 25,5 stopnia, co często za dnia przekłada się na blisko 40 stopni w cieniu. Opady są niższe o 70%. W wielu regionach nie padało od ponad 100 dni. Szkody, jakie już poniosło z tego powodu rolnictwo, szacuje się na miliard euro. W regionie Wenecji, Sardynii, Toskanii i Emilii-Romanii wprowadzono stan wyjątkowy. Od dziś w Rzymie i wielu innych miastach nie wolno myć samochodów i podlewać ogródków bieżącą wodą. Coraz częściej wybuchają pożary. Wczoraj w stolicy Straż Pożarna interweniowała aż 80 razy. Znacznie obniżył się poziom rzek, a w jeziorze Bracciano koło Rzymu o ponad metr. Wzrosła temperatura wody w morzu o niemal 5 stopni. Naukowcy obawiają się katastrofy ekologicznej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Właściciele hoteli na greckiej wyspie Lesbos apelują o wsparcie. Trzeci sezon z rzędu odnotowują gwałtowny spadek ruchu turystycznego na wyspie. Wyspa, do której w ubiegłych latach dotarło najwięcej uchodźców przepływających z tureckiego wybrzeża do Europy, wciąż ponosi z tego powodu ogromne straty. Kryzys migracyjny spowodował, że turyści zaczęli omijać Lesbos. Hotelarze wystosowali w związku z tym pismo do Ministerstwa Turystyki z prośbą o wsparcie finansowe, które pozwoliłoby na tanie oferty wakacyjne. Chcą w ten sposób zmienić negatywny obraz wyspy. Ewangelos Mirsinias z lokalnej izby handlowej powiedział Polskiemu Radiu, że Lesbos wciąż płaci za kryzys migracyjny. Życie na Lesbos toczy się w zupełnie normalnym rytmie. To absolutnie bezpieczny kierunek turystyczny i nie ma się czego obawiać. Mówi Ewangelos Mirsinias. Na wyspie jest obecnie ponad 3,5 tysiąca migrantów. W ciągu 10 dni czerwca od 8 do 16 na Lesbos i Chios przybyło prawie 700 nowych osób z Aten. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Podsumowanie dnia. Wracamy do kraju. O zmianach w Wojsku Polskim wynikających z nowych wyzwań mówił w Tomaszowie Mazowieckim minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Odbyły się tam uroczystości związane ze świętem 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Wojsko Polskie przechodzi zmiany niezbędne wobec nowych wyzwań i nowych zagrożeń. Strategiczny przegląd obronny, który właśnie zakończyliśmy, pokazał, jak musimy przeformować polskie wojsko. Jakie są potrzebne nowe rodzaje uzbrojenia, jakie są potrzebne nowe zadania, aby skutecznie móc odeprzeć każde zagrożenie. Antoni Macierewicz uważa, że Polacy, głosując w ostatnich wyborach parlamentarnych, opowiedzieli się za odbudowanej silnej państwowości i silnej armii. Mówił, że ważną rolę do odegrania ma tu m.in. polska młodzież, reprezentowana na uroczystości kawalerzystów przez klasy mundurowe. Dziękuję klasom mundurowym. Dziękuję tej młodzieży, która garnie się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziękuję tej młodzieży, która wstępuje w szeregi Wojska Polskiego. Tak, chcemy, żeby armia polska była silniejsza niż była dotąd, sprawniejsza i skuteczniejsza, żeby była ciężkiejsza. I żeby opustoszone koszary znowu mogły w swoich podwojach gościć żołnierzy polskich. Szef resortu obrony zwrócił uwagę na ważną rolę polskich kawalerzystów w Sojuszu Północnoatlantyckim, nawiązał do ich tradycji i dorobku, wyraził zadowolenie, że teraz dzielą się tą spuścizną z sojusznikami. Cztery policjanci z Wrocławia, którzy w maju ubiegłego roku brali udział w zatrzymaniu Igora Stachowiaka, zostali zwolnieni ze służby. Przypomnijmy, 25-latek zmarł niedługo po przewiezieniu go do komisariatu Wrocław Stare Miasto. Jak mówi Paweł Petrykowski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, właśnie zakończyły się postępowania administracyjne wobec kolejnych funkcjonariuszy. Funkcjonariusz, który użył wobec mężczyzny tasera, został już wcześniej zwolniony. Teraz zakończyły się kolejne cztery postępowania administracyjne i w związku z tym czterej pozostali funkcjonariusze z dniem dzisiejszym zostali zwolnieni ze służby ze względu na dobro służby. Wciąż nie wiadomo, jakie były przyczyny śmierci Igora Stachowiaka. Biegli początkowo twierdzili, że mogły to być narkotyki, ale w toku
toku śledztwa ustalono co najmniej trzy możliwe przyczyny zgonu. Dziennikarskie śledztwo reporterów superwizjera TVN pokazało, że był on w komisariacie torturowany. Zmieniamy temat. Odbudowa przemysłu stoczniowego to kluczowy element strategii reindustrializacji polskiej gospodarki, powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki w Szczecinie w trakcie uroczystości położenia stępki pod nowy prom samochodowo-pasażerski dla polskiej żeglugi bałtyckiej. To pierwszy duży statek, jaki zostanie wybudowany w tym miejscu od ostatniego bankructwa stoczni szczecińskiej Nowa w 2009 roku. Prom będzie ekologiczny, na statku zostanie zamontowany napęd na gaz LNG, mówi Piotr Edmerski, prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Ogromna szansa dla PŻB. Prom, który będzie miał ponad 30 metrów szerokości, będzie zabierał około 170 lor i miał 3 km linii ładunkowej. Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński przeprosił stoczniowców za decyzję poprzednich rządów, które zamknęły stocznię. Chciałbym was za te lata upokorzeń przeprosić. Chciałbym was przeprosić za to, że jednym z pierwszych inwestorów, kiedy podjęto decyzję o waszej likwidacji, była firma nomen omen w nazwie Gomrex. Dawni pracownicy stoczni przyszli dziś zobaczyć, jak kładzie się stępkę pod budowę promu. Wybudują, ludzie chcą wrócić. Spotykając się z kolegami, którzy pracują gdzieś tam w Danii, Szwecji, Norwegii, oni po prostu czekają na tą pracę tutaj. Inwestycję współfinansuje Polski Fundusz Rozwoju. Grzegorz Gibas, Radio Szczecin. Nowa strona internetowa i aplikacja mobilna do sprawdzania podejrzanych instytucji finansowych. Komisja Nadzoru Finansowego chce ułatwić klientom dostęp do ważnych informacji i chronić ich przed ryzykiem utraty pieniędzy. Komisja Nadzoru Finansowego, nauczona bolesnym doświadczeniem 19 tysięcy klientów Amber Gold, chce skuteczniej zapobiegać ryzykownym inwestycjom, dlatego ułatwia dostęp do listy ostrzeżeń publicznych, zapowiada Marek Chrzanowski, przewodniczący KNF. Gdyby tą listę w sposób bardziej zdecydowany promowano kilka lat wcześniej, może kilku klientów, czy kilkunastu, albo i więcej, nie zdecydowałoby się powierzyć panu Marcinowi P. swoich oszczędności. Jego piramida finansowa to już przeszłość, ale naśladowców nie brakuje, przyznaje Marek Chrzanowski. Ta pokusa nadużycia jest duża. Zawsze znajdują się osoby, które niestety ulegają chęci szybszego wzbogacenia się i ufają oszustom. Dlatego zanim zdecydujemy się inwestować swoje pieniądze w niestandardowy produkt oferowany przez instytucję finansową, bezwzględnie trzeba ją sprawdzić. My mamy taką akcję, zanim podpiszesz, przeczytaj. I chcielibyśmy, żeby każdy, zanim powierzy jakąkolwiek kwotę instytucji udającej bądź instytucji z sektora finansowego, żeby zweryfikował tą instytucję. Z nową aplikacją KNF Alert nie zajmuje to więcej niż pół minuty. Te 30 sekund może kosztować oszczędności całego życia. Tymczasem niewiele trzeba, żeby je ochronić, przypomina Marek Chrzanowski. Chcielibyśmy, żeby za pomocą jednego kliknięcia można było sprawdzić, jaki podmiot się na niej znajduje. Na liście ostrzeżeń KNF w tej chwili znajduje się ponad 60 instytucji. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Wakacje rozpoczęte. Ponad 4,5 miliona uczniów z całej Polski zakończyło rok szkolny. W 27 tysiącach szkół w całej Polsce zabrzmiał dziś ostatni dzwonek przed wakacjami. Super, cieszę się, że już nie będzie trzeba się tak męczyć. Czerwony pasek będzie. Ja mam 4-0. Nareszcie odpocznę od szkoły, ale szkoda, że jest taka pogoda. Klasy szóste tym razem nie żegnają się ze swoją szkołą. To efekt reformy edukacji. Absolwenci klas szóstych od nowego roku szkolnego nie rozpoczną nauki w gimnazjum, jak to było do tej pory, ale pójdą do klasy siódmej szkoły podstawowej. W ustroju szkolnym zamiast 6-letniej podstawówki będzie teraz 8-letnia, a w miejsce 3-letniego liceum powstanie 4-letnie. To nie jedyne zmiany. Efektem reformy będzie też inna rejonizacja, podstawa programowa i podręczniki. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Minister edukacji Anna Zalewska zapewniła, że jeśli chodzi o wdrażanie reformy, wszystko idzie zgodnie z planem. Minimalizujemy wygaszanie gimnazjów, przekształcamy gimnazja w szkoły podstawowe, włączamy je, przekształcamy w licea, w szkoły branżowe i rzeczywiście to się, proszę państwa, udało. A spokojnych wakacji życzyła premier Beata Szydło. Drodzy uczniowie, dzisiaj jest ostatni dzień roku szkolnego. Rozpoczynacie wakacje. Życzę, żeby były bezpieczne i wspaniałe. Gratuluję wam waszych sukcesów i osiągnięć. Premier złożyła również życzenia wszystkim ojcom. Dziś ich święto. Mężczyźni mówią, że niełatwo jest być tatą, choćby z powodu ciągłego braku czasu. Mam wrażenie, że świat goni szybciej niż jak ja byłem dzieckiem.
i zupełnie inaczej to wygląda. Pewne schematy, które myślałem, że się sprawdzą, zupełnie odstają od dzisiejszych czasów. I moja wiedza, co robić w różnych przypadkach, już się skończyła. A nie ma szkoły dla tatusiów. Dzieci w zasadzie dużo nie potrzebują. One potrzebują właśnie tego czasu. Pamiętam życzenia, które złożył mi mój syn, wtedy jeszcze 5-latek. Życzę ci, tatusiu, żebyś był dobrym tatą. Po prostu, dzieci chcą nas takimi, jakimi jesteśmy, chcą, żebyśmy byli z nimi blisko, żebyśmy byli dobrymi. Życzenia tatom składały dziś przede wszystkim dzieci. Ja życzę tacie, żeby miał dużo przyjaciół, a ja z tacie zaśpiewam 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. A ja życzę tacie dużo miłości i dużo prezentów. Wielkiego, najlepszego! Trwa podsumowanie dnia w Polskim Radiu 24. Przypomnijmy najważniejsze informacje. Minister Zbigniew Ziobro twierdzi, że warszawski sędzia Wojciech Łączewski dopuścił się rażącego naruszenia prawa. Sędzia odroczył dziś bezterminowo proces wytoczony Trybunałowi Konstytucyjnemu, ponieważ, jak stwierdził prezes Trybunału Julia Przyłębska, została wybrana niezgodnie z prawem. Opozycja twierdzi, że sędzia postąpił słusznie. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej powiedziała, że jest to sygnał siły polskiego państwa prawa oraz wyraz odpowiedzialności władzy sądowniczej za demokrację. Polska sprzeciwia się propozycji kolejnego automatycznego podziału uchodźców wśród krajów Unii Europejskiej. Poinformowała o tym premier Beata Szydło po zakończeniu unijnego szczytu w Brukseli. Tym samym na spotkaniu w Brukseli nie doszło do kompromisu w tej sprawie. Brytyjska oferta dotycząca zagwarantowania praw obywateli Unii po Brexicie jest poniżej oczekiwań krajów członkowskich, powiedział szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Dodał, że propozycja grozi pogorszeniem sytuacji obywateli Unii. Podsumowanie dnia. Rozpoczynamy część publicystyczną w Polskim Radiu 24. W studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej zakończyła się gala nagród gospodarczych Polskiego Radia. Statuetki zostały przyznane polskim przedsiębiorcom. Wyróżniono firmy, które w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju ojczystej gospodarki oraz promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Nagrodę główną redakcji gospodarczej Polskiego Radia otrzymała firma PKN Orlen. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia 2017. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia zostały wręczone po raz pierwszy. Jednym z pomysłodawców plebiscytu jest do niedawna szef redakcji gospodarczej Polskiego Radia, a obecny wicedyrektor programu trzeciego Wojciech Surmacz. Jeszcze jako szef naczelnej redakcji gospodarczej doszedłem wspólnie z zarządem do wniosku, że warto by było takie nagrody przyznać. Wspólnie z dziennikarzami z naczelnej redakcji gospodarczej wymyśliliśmy kategorie. Wymyśliliśmy też cały system kwalifikacji. Przygotowania do gali rozpoczęły się już w marcu. 1 marca 2017 roku Naczelna Redakcja Gospodarcza Polskiego Radia rozpoczęła analizę rankingów dostępnych ogólnie w mediach. Braliśmy pod uwagę m.in. rankingi publikowane przez Dziennik Rzeczpospolita, Dziennik Puls Biznesu, Dziennik Gazetę Prawną i dokonaliśmy takiej preselekcji na początku, nominując po 15 firm w każdej kategorii, a później z tych 15 firm wyekstrahowaliśmy po 3 kandydatów do nagrody w poszczególnych kategoriach. Po wstępnej selekcji firm ostatecznego wyboru zwycięzców dokonała specjalnie powołana w tym celu kategoria. Myśmy jako Naczelna Redakcja Gospodarcza wybrali po 3 nominacje w każdej kategorii, ale na tym skończyła się nasza rola, bo etap drugi to głosowanie kapituły. To kapituła Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia wybrała zwycięstwo. Kapitule zasiedli m.in. wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński, a także dyrektorzy anten Polskiego Radia. Głosowanie odbyło się drogą elektroniczną. Co ciekawe, te obrady ze względu na oszczędność czasu zorganizowaliśmy za pomocą poczty elektronicznej po prostu. Wysłaliśmy karty do głosowania członkom kapituły, oni nam je odesłali ze swoją punktacją, policzyliśmy te punkty i wyszło nam, kto wygrał, kto jest na drugim miejscu, a kto na trzecim. Całkiem sprawnie nam to poszło. Tym plebiscytem chcemy poszukiwać i promować partnerstwo publiczno-prywatne, tłumaczy Wojciech Surmacz. Cały plan zrównoważonego rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego polega właśnie na tym, żeby poszukiwać tych mostów i tego połączenia w tworzeniu polskiej gospodarki w takim partnerstwie publiczno-prywatnym, czyli na tej płaszczyźnie współpracy między firmami państwowymi i firmami prywatnymi. Stąd też koncepcja taka nagród gospodarczych, żeby pokazywać całe spektrum polskiej gospodarki i gdzie
chcieć wchodzić w te relacje, budować te relacje między prywatnymi i państwowymi firmami. Myślę, że to jest dopiero początek i w przyszłości uda nam się jakby współdziałać razem z ministerstwami zajmującymi się gospodarką, razem z polskim rządem. Jesteśmy radiem publicznym, to jest nasz obowiązek, żeby wspierać tego typu inicjatywy. Nagrody zostały wręczone w 5 kategoriach. Pierwsza kategoria przełomowe rozwiązanie. Nagroda dla najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, od startupów po przedsiębiorstwa, które działają w Polsce od lat. Druga kategoria Filantrop Polski. Nagroda dla firm najbardziej zaangażowanych w działalność charytatywną, prospołeczną, ekologiczną. Trzecia kategoria Skarb Narodowy. To nagroda dla najlepszej spółki Skarbu Państwa. W tej kategorii braliśmy pod uwagę spółki Skarbu Państwa z najlepszymi wynikami finansowymi rok do roku, które poza swoją działalnością podstawową kapitałowo angażowały się z sukcesem także w innych obszarach polskiej gospodarki i odnalazły synergię we współpracy z innymi polskimi firmami, nie tylko państwowymi. Czwarta kategoria Ambasador Biznesu RP. To jest taka nagroda, o której jak sobie myśleliśmy w redakcji, to wyobrażaliśmy sobie takie firmy, które godnie reprezentują naszą Polskę za granicą, skutecznie i ciekawie promują polskie produkty, usługi. I ostatnia kategoria Dobry Zarząd. Nagroda dla zarządu, dla którego wynik finansowy nie jest jedynym priorytetem w prowadzonej firmie. Braliśmy pod uwagę działania zarządów firm, które potrafią grać zespołowo, efektywnie inwestować, darząc jednocześnie szacunkiem i otaczając opieką swoich pracowników, konstruktywnie współpracując ze związkami zawodowymi. Spośród laureatów wyłoniono także firmę, która została uhonorowana Nagrodą Główną Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia. Pierwszą nagrodę w inauguracyjnej edycji przyznano w kategorii Przełomowe Rozwiązanie. Pierwsze miejsce. Proszę Państwa, wszystko już jasne. Pierwsze miejsce firma Hyper Poland za Hyperloop, czyli taką Lux Torpedę 2.0 w nowym wydaniu. Statuetkę odebrał prezes firmy Hyper Poland Krzysztof Tabiszewski. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie, szczególnie za to, że dożyliśmy do momentu, kiedy tak innowacyjne i postrzegane przez niektórych jako futurystyczne projekty są w Polsce realnie rozważane jako realny pomysł na rozwój naszej gospodarki. Dziękuję bardzo, bardzo nam ta nagroda cieszy i bardzo nam pomoże w rozwoju naszej firmy. Patronat honorowy nad projektem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia objęły Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Małgorzata Głuchowska, Polskie Radio 24. Sponsorem relacji z gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia są Polskie Koleje Państwowe, partner nagrody. Sponsorem relacji jest PKO Bank Polski, partner główny gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Sponsorem gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Provident, firma oferująca pożyczki do 15 tysięcy złotych. Sponsorem relacji z gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Kapsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. Podsumowanie dnia. Do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy prawidłowości wyboru Julii Przyłębskiej na prezesa nowego Trybunału Konstytucyjnego warszawski Sąd Rejonowy zawiesił proces wytyczony Trybunałowi przez prywatnego przedsiębiorcę. Decyzję sądu krytycznie komentuje minister sprawiedliwości. Komentuje również krytycznie sam Trybunał Konstytucyjny. Opozycja chwali tę decyzję. Z nami jest pan Jacek Bąbka, prawnik z Fundacji Badań nad Prawem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jak możemy skomentować tę decyzję i na jakiej podstawie tę decyzję sędzia podjął? No, patrząc przepisy procedury cywilnej, rozumiem, że wchodziło w rachubę tylko zawieszenie fakultatywne, czyli nie obowiązek sędziego, sądu zawieszenia postępowania, tylko możliwość. Wydaje mi się, że tutaj to zawieszenie przyjęło pewną formę nadużycia, dlatego że to generalnie z konstytucji wynika, że sądy powinny działać w sposób sprawny, bez nieuzasadnionej zwłoki. Przecież sądownictwo za to jest przede wszystkim krytykowane. Za przewlekłość, za nierozsądny termin rozpoznawania roszczeń. A tutaj sąd stosuje pewien hamulec, w związku z tym to już jest po pierwsze wątpliwe. Chociażby z tego punktu widzenia, że rozstrzygnięcie sprawy, przepisy tak mówią, rozstrzygnięcie sprawy musi zależeć od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego. Czy tutaj rozstrzygnięcie jakiegoś roszczenia cywilnego było uzależnione od pytania prawnego FN-u? Moim zdaniem takiego związku przyczynowo-skutkowego nie ma, więc jest to jakieś nadużycie interpretacyjne artykułu 177 paragraf 1 punkt 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Tak ja to dostrzegam, tak ja to widzę jako prawnik.
Ponieważ radca prawny reprezentujący Trybunał w postępowaniu dysponował pełnomocnictwem podpisanym przez panią prezes Przyłębską, powstało zagadnienie, czy Trybunał jest prawidłowo reprezentowany, tak tłumaczyła dziś rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek. Jak więc rozumieć to wyjaśnienie? Oczywiście dla mnie jest jasne, że instytucją, jaką jest Trybunał Konstytucyjny, reprezentuje na zewnątrz prezes. Więc z punktu widzenia formalnego to umocowanie było prawidłowe. Nie udzieliła kuria biskupia upoważnienia, ani partia SLD, ani prezes PiS, tylko udzielił prezes Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast tutaj doszło do jakiegoś zawolowanego zakwestionowania piastuna, czyli osoby sędzi Przyłębskiej jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje mi się, że to jest nazbyt daleko idące, to przy tym myśleniu, przy tej konstrukcji można by kwestionować również adwokatów, radców prawnych, czy są wpisani na listy, czy zdali egzamin, czy zawodowy, radcowski czy adwokacki, czy egzamin zdali w sposób legalny, czy też w sposób nielegalny. To doszłoby do jakiejś paranoi w wymiarze sprawiedliwości. Nie rozumiem, czy te egzaminy zdawali za jednej ekipy rządzącej, czy innej ekipy, byśmy teraz dochodzili tak i doszli do pewnego absurdu. Rzeczniczka mówi również, nie było żadnej osobistej deklaracji ze strony sędziego Łączewskiego co do prawidłowości lub jej braku w wyborze Julii Przyłębskiej na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To za mało trochę. Nie przyjmuje pan takiego tłumaczenia? No, przepis wyraźnie mówi, że zawieść bieg postępowania cywilnego można tylko wtedy, jeżeli, to jest warunek, rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania. Sprawą tutaj było konkretne roszczenie cywilne. Nie było poddawane pod roszczeniem cywilnym, nie było to, czy Julia Przyłębska może umocowywać pełnomocnika, czy nie może.